Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Twoim. Gromadzimy się na Najświętszej Eucharystii, Święto Chrztu Pańskiego. To niezwykła uroczystość. Widzimy Chrystusa wstępującego do Jordanu, o którym Ojciec mówi: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. To dzisiejsze święto jest okazją, byśmy wyrazili jak największą wdzięczność Bogu za ten najcenniejszy skarb, jaki otrzymaliśmy od Boga przez święty. Za to, że nas włączył do wspólnoty dzieci Bożych, że o nas też powiedział w czasie chrztu: to jest mój umiłowany syn, to jest moja umiłowana córka, w której mam upodobanie. Dlatego módlmy się, byśmy zawsze byli wierni zobowiązaniom przyjętym na chrzcie świętym. Byśmy byli dobrymi dziećmi Bożymi, umiłowanymi. Byśmy głosili Ewangelię Chrystusa wszystkim ludziom, byli dobrymi chrześcijanami. W tej mszy świętej modlimy się w intencji dziękczynno-błagalnej, dziękując Bogu za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne dary dla naszego księdza kanonika Romana z okazji 90. rocznicy urodzin. Byśmy mogli godnie przyjąć Słowo Boże i złożyć tę najświętszą ofiarę, przeprośmy teraz Boga za nasze grzechy. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, z którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim. Przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Oto Słowo Boże. Słowa Ewangelii. Według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Jan powstrzymał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, wstępującego jak gołębica i przychodzącego nad niego. A oto głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Panie.
kanonikowi z racji 90. rocznicy urodzin. 14 stycznia 1930 roku urodził się nasz jubilat, ksiądz kanonik, a 21 stycznia świętomarzy przyjął chrzest święty, a później lata właśnie dziecięstwa, szkoły, seminarium kapłaństwa. Czytamy w Piśmie Świętym, jednym z proroków właśnie, którego Bóg powołał na proroka, mówi właśnie, że Pan powołał mnie już od łona mojej matki. Tak jest z każdym powołaniem. Oczywiście ani mama świętej pamięci, ani ojciec księdza kanonika o tym nie wiedzieli. Wiedział tylko Bóg. Bo Bóg działa w głębi serca. Później to powołanie ksiądz kanonik odkrył, wstępując do seminarium duchownego, przyjmując święcenia kapłańskie. A od roku 1973, od lipca, posługuje w naszej parafii. Najpierw jako proboszcz, a od 2005 roku jako emeryt. Dalej właśnie bardzo gorliwie służąc naszej parafii. Pragnę w imieniu własnym i całej parafii wyrazić wielką i serdeczną wdzięczność za tę posługę przez tyle lat naszej parafii, za to, że ksiądz kanonik wciąż właśnie z radością podejmuje tę posługę, szczególnie tak ważną w sakramentach pokuty i Eucharystii. I ta pogoda ducha księdzu kanonikowi towarzyszy. Tutaj też pragnę właśnie zaznaczyć, że ksiądz kanonik będzie jeszcze bardzo długo żył, chociaż tego nie wiemy, ale Pan Bóg. Dlaczego tak mówię? Bo ci, którzy bliżej może tutaj znali tę sytuację 5 lat temu, był poważny kryzys, bardzo poważny stan. Tak trzeba powiedzieć, nie chcę tu mówić o szczegółach. I ksiądz kanonik dostał nowe życie, także trzeba teraz liczyć od nowa. Także życzę właśnie, aby Pan Bóg, który dał księdzu kanonikowi właśnie w cudzysłowie te drugie życie, te siły błogosławił na każdy dzień życia, obdarzał właśnie dobrym zdrowiem, udzielał tej pogody ducha, tej radości z posługi właśnie w Chrystusowym Kościele dla wspólnoty naszej parafialnej i dla innych właśnie ludzi, z których się ksiądz kanonik spotyka. A Matka Najświętsza, Matka Pocieszenia, niech potrzebne łaski wyprasza, dobre zdrowie, siły, potrzebne dary w dalszym życiu i tę właśnie siłę w głoszeniu Ewangelii Chrystusa swoim życiem, piękną posługą w konfesjonale, przy ołtarzu i w innych sytuacjach. A więc życzymy najpierw może 100 lat, mówię, no 180, no dobrze by było, ale to się trudno przedłużyć. Natomiast przynajmniej na razie 100, a później będziemy dłużej życzyć przy 100. rocznicy urodzin. I wszelkiej pomyślności, tej radości, życzliwości ze strony wszystkich ludzi, naszych parafian, wszystkich wspólnot. Niech Pan Bóg potrzebnych darów udziela wszelkiego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej nieustannej. Wszystkiego dobrego jeszcze nie. Ja mówiłem, dłużej będziemy mówić na stulecie, także teraz muszę stać po jeszcze przedstawicielem. Godny Księże, te słowa ciepłe i szczere. W dniu Twoich urodzin niech Bóg da Ci łask wiele, a my się dziś do Ciebie serdecznie uśmiechamy i wszystkie swe życzenia w modlitwę przemieniamy. Księże kanoniku, w imieniu mieszkańców parafii Bedlin, mieszkańców Bedlina, z okazji Twoich 90. urodzin składam Ci serdeczne życzenia opieki Matki Bożej i żebyś nadal był dla nas drogowskazem i Twoje światło, Twoje przewodnictwo prostowało nam drogi do Pana Boga.
Przejdź Boże. Drogi księże kanoniku, w imieniu własnym, w imieniu Rady Sowieckiej oraz wszystkich mieszkańców Berlina, po raz drugi już, składamy serdeczne życzenia zdrowia przede wszystkim, szczęścia, pomyślności, łask Bożych oraz żeby ksiądz zachował taką aktywność, energię oraz poczucie humoru na jeszcze no, wiele, wiele lat. Na pewno więcej niż 10 do tej setki, na pewno wiele, wiele, wiele więcej. Serdeczne życzenia. Ty jesteś taki mówca, no to nie? Przecież ja go chrzciłem. Pana Wiktora nie chciałem, ale pana... Ale o pana radę rozmiarzy. To lepszego zasadnienia słyszę w dzień, że pan radę tak jak przynosi takiego wyboru, jaki księdzu towarzyszy. Wszyscy moi uczniowie. I za chwilę będziecie śpiewać. Jeszcze macie? Jeszcze. Szanowny jubilacie, w imieniu mieszkańców Zawęża chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i żebyśmy się tu spotkali za 10 lat. Księże kanoniku, życzymy księdzu 90. rocznicy zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego na długie lata życia. Jeszcze. Nie, tu będę żył i żył. Dziękuję, Pamiętam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bóg zaś. Kwiaty. Aha. Także to jest uroczystość podniosła. Ja tylko taka miałem rozproszenie w czasie mszy świętej, jak siedzieliśmy w czasie czytań. Zastanawiałem się, jak to będzie, jak ksiądz kanonik te 90 świec zdmuchnie. Ale ponieważ papierosu nie prawi, to da radę. Słuchajcie, wyrabiamy się w czasie. Słuchajcie, wszystko skończy w swoim czasie. Jedno jeszcze słowo. Tej pani, która prosiła o tę przysiętą, to ja, wiem, która, dziękuję. Chciałem tak po ciutku tak była pisza, żeby tego nie było tak, ale się stało wszystko faktem, bo się wziął chorzą, bo się uprzane nie zna. No to wszyscy się dowiedzieli. No i tak dużo ludzi przyszło, że ładna to piękna pogoda ona dzisiaj. Dziękuję za wszystko, wszystkim za życzenia, a tu Moniki, Kwiaty i tak dalej. Ja odprawiłem przeświętą właśnie w jak wszystkich, na wszystkie proboszcze, którzy obie pamiętają, tej pani z domu przeświętą. No ja wszystkim panom i wszystkim dzieciom, młodzieży, wszystkim w waszych intencjach, którym się odprawiałem, krótko, jak mogę to powiedzieć, bo ksiądz to już nawiązał do moich rodziców,
Pytam się na znamy moje, tak, jak już byłem księdzem, bo to wcześniej pytałem. No sobie mama myślała o tym, że ja był księdzem, a on i tak był, żeby się powiedzieć szczerze. Tylko pokażę, żeby to, bo mi szczęki mi troszeczkę dodają, że jeszcze byłam panną, to sobie myślałem, tak, wyszła za mąż, miała syna, to że był księdzem. To, żebym był księdzem, no oczywiście jestem pierwszy w rodzinie. Pomyliłem siostrę moje, brat się to masz pomyliłem, on jeszcze dwóch braci. Najmłodszy i tak średni, on był u mnie wczoraj. A jak miał może 4 lata, tak, jeszcze nie chodził do szkoły, pamiętam dzisiaj. To mówię rodzicom, jak będę księdzem, mówię, no będę tak, ale... Takich biednych ludzi, a mamy tego, nie będę dawał pieniędzy. No. Przyznam się, że szczerze, jak zostałem proboszczem, no to też o tym często mi to przychodzi do głowy. I zawsze miałem względy na ludzką taką no, słabość, czy panunki materialne, zawsze miałem względy. No, nigdy nie był bogaty w rzeczy, bo mógłbym więcej rozdawać innym. Chociaż starałem się tak, znaczy, zresztą to wiecie przecież. Jak to byłem gdziekolwiek, a na wszystko mi jakoś wystarcza. Bo Pan jest dobry, ludzie są dobrzy, ja wszystkim. Dobroczyńcem moim, wszystkim. I wszystkim w tej wspólnocie, o najmłodszych, najstarszych, bardzo dziękuję za wszelką troskę, pomoc, opiekę, życzliwość. Jednym bardzo, no, a każdym, wszyscy, którzy na najmłodszych się starają także. I pytam, ja z tych środków środka nie ma, bo się do swoli. Czy mam wszystko tutaj? Proszę się parafialnie. Za to wszystko wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze jedno. Tak idąc za Ojcem Świętym, całowałem w ścielnicę mojej rodzinnej parafii, gdzie byłem szczony. Dalej we Włoszech, jako wikariusz szczęście bywałem. Nie za często, bo po prostu nie puszczali mi. Tak wikary, bo nie było tych lokomocji takich, żeby jechać pociągiem, okazjami. Czasem było. To wtedy tam w kościele, dziękując za chrzest, całowałem szczelnicę. A ostatnio nie mówię 11 lat w tej parafii, w tej byłem szczony. 9 teraz listopada byłem, mówiłem tam 50 ślubów mojego brata, ten błogosławił małżeństwo. Ale też przyznam się, często przychodziłem tutaj i właśnie wcześniej, nieraz tak ludzi mnie nie widział, to Matce Bożej się oddawałem zawsze i parafian wszystkich i te szczelnice, ona tam stała w tym tej odgadzie takiej, w tym łuku, który ją przyjeździ, to ją często całowałem, dziękując za chrzest. No, to byłoby wszystko. Bierzmowanie, prawda, kapłaństwo. No i nie przypuszczając, ja to żyję lat 90. No, na diecezję sosnowiecką i kielecką. Z 5 lat kapłaństwa i w wieku 90 żyje nas 3. Sosnowcu 1. Kielca mój kolega jeden i no i Bydlin. Ten z Kielca najstarszy, 6 lat starszy ode mnie, ale byliśmy razem święcy, żyje. I nas rozmawiamy telefonicznie. Jeden jest Sosnowski, no troszeczkę parę miesięcy młodszy ode mnie, ale święcy tylko to i ja. Także wszystko dzięki Bogu, zawsze dziękuję.
Przyznam się szczerze, no, kieruję pytanie, jak się ksiądz czuje? No, czuję się różnie. Ja to w życiu, na pogodach też. Ale tak, widzę, słyszę i ja odpowiadam, staram się tak do ludzi mówić cicho, że im tam gdzie nie było słychać. No więc on nachodzi, prawda? Tak, jestem nachodzi. Co mam mówić na dalej? Niech się dzieje, wola Boża. Trzeba Pana Boga chwalić, dziękować i prosić za wszystkich. Ja się modlę za wszystkich dzień i noc, bo bardzo mało sypiano. Nie mogę wstać też. To się modlę. W nocy, jak jest połączenie z Ameryką, jest 10 grudzieńca, staram się zawsze odmawiać. Łączę się tam z tamtą półkulą, z całym kościołem. To było wszystko na razie. Niech wam wszystkim Bóg da zdrowie. Najmłodszym dzieciom, młodzieży i santom i wszystkim. Nie chorujcie. Bądźcie zdrowi. Trzymajcie się. Bezpiecznej jazdy wszystkim życzę. Pracy bezpieczeństwa. Chorym siły i cierpliwości. Niech się dzieje wola Boża. Bóg zachować. Niech będzie Bóg Chrystus. Życzymy, życzymy. Życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez serce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez serce Maryi. Niech miłość i serce Twoim gości, niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Piątek, wszystkie dzieci, najmłodsze, najstarsze, kolejne życzenia, nadzwyczajne z panem dyrektorem, z panią dyrektor i ze wszystkim całym programem nauczycielskim, z panią Gabrychetką, zaraziną, o pani Renata Karepka wyjechała, bo tam pewnie nie domaga, będę przyjść zdrowie, życzymy jej zdrowia i tak dalej. No, Bóg zdrowia.